Według rządu od 1 stycznia rozliczanie kosztów ciepła będzie sprawiedliwsze. Co innego jednak w tej sprawie twierdzi strona społeczna, która w obowiązkowym montażu podzielników ciepła sprawiedliwości nie widzi. Sytuacja jest troszkę patowa, bo rozwiązania ustawowe są bardzo drogie i w zasadzie bardzo niezrozumiałe dla nas, a co dopiero dla naszych mieszkańców. I tutaj jest ten problem, który wielkich spółdzielni będzie dotyczył. Według specjalistów sam montaż podzielników ciepła nie prowadzi do oszczędności, bo na ich podstawie ciężko jest stwierdzić kaloryfer, którego lokatora był bardziej lub mniej odkręcony. Pomóc mogłaby szybsza termomodernizacja starych budynków wielorodzinnych. Takie inwestycje nie należą jednak do najtańszych. Żeby poprawić zużycie energii w budynku, potrzebne są duże nakłady finansowe. I patrząc z punktu widzenia na przykład zarządu spółdzielni, czy zarządcy energii, prezesa, kiepsko widzę możliwość z realizacji oszczędności energii w wyniku procesów termomodernizacji. Na razie w kwestii podzielników ciepła oraz sprawiedliwego rozliczania kosztów zużycia dochodzi do wielu spotkań. Dziś takie spotkanie odbyło się w Katowicach. Na ten moment na razie rozpoczynamy konsultacje, rozmowy. No i zobaczymy, na pewno temat będzie kontynuowany jeszcze w Krakowie. Zebrane wnioski mają zostać przekazane do ministerstwa. W spotkaniach biorą udział nie tylko pracownicy spółdzielni czy członkowie wspólnot mieszkaniowych, których problem dotyczy najbardziej. Jesteśmy zainteresowani jak największymi oszczędnościami, mimo że żyjemy z tego, ile ciepła sprzedamy. Ale z drugiej strony też mamy świadomość tego naszej misji. Mamy dostarczyć ten komfort cielny, ale w określonych warunkach, powiedzmy sobie, klimatycznych. I w trudnych czasach, w których przy zapowiadanym zimowym chłodzie ciepło może być w kraju na wagę złota. W ubóstwie energetycznym żyje około 15% Polaków, a ten odsetek będzie się zwiększał.